Gospodarze podanie do Buzału. Jest szansa dla Gospodarzy na pierwszego gola. I to jest 1-0. Paweł Buzała, 9. minuta spotkania. I GKS prowadzi spod Beskidzie 1-0. Tak jest, to co powiedzieliśmy. Analizy przedmeczowe szybko jakby wypalają gospodarzom. Bardzo z tego musi być zadowolony trener i drużyna, któraś już z rzędu piłka posłana szybko do Buzały. Szczególnie po odbiorze piłki. Od obrońcy do Buzały. Tam zaskoczeni obrońcy nie są w stanie się jeszcze lepiej ustawić. Zobaczmy na powtórce. Nie do końca kontrolują ruch Buzały. Świetnie. Kilka kroków wstecz w linię obrońców. Wychodzi na piłkę po stopach. Dobrze był też ustawiony jednak Szymon Sawala. I teraz ruszają trzech piłkarzy GKS-u. Łukasz Madej. Z lewej strony pokazuje się Buzała. Do niego właśnie zagrywa Madej. Przerzut na prawą stronę do Tomasza Wróbla. Już próbuje pomagać Wróblowi Wacławczyk. Wacławczyk, lewa noga, uderzenie, ale piękna bramka! Wacławczyk i jest 2-0 dla GKS-u w 43 minucie spotkania. No musimy zobaczyć jeszcze raz powtórki, w jaki sposób ta piłka wpadła do siatki. Wydawało się, że Richard Zajac zdoła obronić ten strzał. Tymczasem ona ląduje w bramce i GKS prowadzi 2-0. Na pewno Zajac nie miał pod słońce. Na pewno miał piłkę na ręce. Zobaczmy jeszcze raz, czy by... Ale nie tym razem. Rusza Malinowski. Z lewej strony jest Krzysztof Król. Świetne dośrodkowanie w pole karne. Piłka jednak mija tam wszystkich zawodników. Jeszcze jest uderzenie prawą nogą. I to jest gol dla Podbeskidzia. 2-1, 65. minuta spotkania. A strzelcem gola został Kamil Adamek. Tak jest, idealnie. Zagrali bokiem kolejny raz, lewą stroną. Krzysztof Król, bardzo aktywny w ofensywie w tym meczu. Cieszę się, że jest to nagrodzone. Ale co ważne, zobaczmy, drugi boczny obrońca Marek Sekołowski zamyka.